Cześć, siemanko, z tej strony Roll Team Podkarpacie V2. Ja was witam bardzo serdecznie na naszej serii Bambry. Jest ze mną mój sąsiad Ząbek. Cześć, witajcie. I jest ze mną również mój sąsiad Kasper. Witajcie. No i dzisiaj lecimy sobie z siano kozami, siano kiszonką, można powiedzieć, bardziej zbiór traw będzie to, ponieważ mamy przeszykowane już dwa zestawy, jeden do koszenia, jeden do zbioru. Jeszcze jeden tam stoi. Właśnie John Deere przygotowany jest z naszą, oczywiście, z grabiareczką. Niedużą, bo niedużą, ale no. Robimy sobie zbiór traw dzisiaj. Mam zamiar taki zrobić, ponieważ mamy obydwa silosy puste, a kiszonki mamy jeszcze tam parę balotu. Zaraz wam je pokażę. I no, skoczę sobie tu, o, tu, 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 tu. O, jak widzicie, tyle mamy balotów. No, powinno mi to wystarczyć. Krowy jedzenia mają już niezbyt dużo, ponieważ no nie robiłem dzisiaj timera. Mamy 2 września, przewinęliśmy sobie od ostatniego odcinka od u Ząbka. Więc co, zasiadamy sobie w naszego dojczpara, pojedziemy sobie kosić. Z tego co widziałem, byłem sobie na polu dzisiaj oglądać, jedna łąka jest niedorośnięta z tego powodu, że nie wiem dlaczego, ale jest niedorozwinięta. Niedorośnięta po prostu jest. Mamy jeszcze tą taką fazę pierwszą, a są dwie fazy. Więc pojedziemy sobie na tamtą większą łąkę teraz skosić i potem, jak się uda, to pojedziemy sobie na pole. Chociaż nie wiem, ja zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja bym chciał zrobić wszystkie prace związane z sianokiszonką tutaj właśnie w pryzmę, ale najbardziej mi zależy na koszeniu i na samym zbiorze, czyli jeżdżenie z przyczepą samozbierającą, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Tak 10 minutek mi się wydaje, że pokosimy sobie i potem polecimy, zrobię cięcie i zobaczymy się dopiero przy właśnie zbiorze trawy przyczepą. Jak są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. No może i wiesz. I no poczekaj, to tutaj wjedziemy tą pierwszą kosiarką. Okay. A ciężarę będziesz brał jakąś? Czy nie? Będę brał, powiem wam tak widzowie. Wgraliśmy sobie moda na dzierżawy, który mamy, tutaj wam pokażę w Escape'ie, jest to oto ten mod. Pokaż, bo ja nie pokazałem. Pokażę tego moda, jak widzicie tak to wygląda. Tu są wszystkie pola. I co, no mogę wam powiedzieć o nim, że mam nadzieję, że będzie nam fajnie tutaj to działać wszystko z tym modem, bo patrzyliśmy sobie na, o kurczę, na ceny upraw, znaczy pól. Na ceny pól sobie patrzyliśmy i są takie same jak w realu, mogę powiedzieć, bo niczym się zbytnio nie różnią, ale powiem wam tak, jak ja bym miał płacić tyle pieniędzy za 3 hektary, za 3 hektary na przykład, jakbym miał kupić 3 hektary pola i zapłacić 300 tysięcy, to ja bym zbankrutował prędzej niż coś tutaj osiągnął na tej serii. Nie no, pola na pewno też będziemy kupować. Będziemy kupować, oczywiście. Widzowie, no. Będziemy brali nie wiadomo ile dzierża, bo to jak mniej więcej my sobie ustalimy to ile dzierża, żeby coś nie było tego za dużo, bo to będzie wtedy bez sensu. Tak jest, tak. My sobie to ustalimy wszystko już jak to ten. Jak to będzie wyglądać, ponieważ chcemy więcej tych pól mieć, ponieważ no jak nie ma pól, rozwój gospodarstwa stoi. Razem z tym stoi cała seria, więc oglądalność będzie nie się mniejsza. Jeszcze. Dobra, cicho tam się. No i mamy zamiar po prostu sobie wziąć jakieś dzierżawy dopiero na wiosnę. Te dzierżawy się wykupuje, pola się wykupuje tak jakby tą dzierżawę i za powiedzmy tam hektar pola płacimy tam 20 tysięcy, bo tam mamy napisane i w ogóle jest to pokazane ile my zapłacimy za to pole. Zapłacimy te 20 tysięcy i przez cały sezon, no można tak powiedzieć, dzień w dzień będzie nam pobierać pieniądze za tą właśnie dzierżawę. Ale to będą takie pieniądze, można powiedzieć, że w małych ilościach, ponieważ ja tam patrzyłem, to po 4 stówki. Także, no, jak tak. Zależy, jakie pole duże jest i
No jak, zależy jakie pora, no i tyle, nie? Mamy taki zamiar, żeby to właśnie wdrożyć. No i wdrożyliśmy, no bo już jest mod właśnie tutaj na Bambrach. Więc no. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że mam 40 tysięcy na koncie, od ostatniego odcinka się zbytnio wiele nie zmieniło. Chociaż nie pamiętam, bo ostatnio było wapnowanie, a my ten odcinek nie nagrywaliśmy jakoś. No już chwilę temu minęło, nie? Bo my to nagrywaliśmy go, no tydzień temu można powiedzieć, że nagrywaliśmy ten odcinek do mnie. Powiem wam tak. O kurczę, zapomniałem jeszcze, bo dzisiaj widzisz, przewinęliśmy i zapomniałem spłacić tego krypta jeszcze. No i weszliśmy na temat kredytu właśnie. Zostało mi 20 tysięcy w tej chwili, jak spłacę, mogę to nawet w tej chwili zrobić, spłać. Zostaje nam 15 tysięcy do spłaty. Więc no powiem wam tak, spłacanie idzie, jak są pieniądze to idzie, ale... No prądu nie ma, ale co ty dam? Dostaliście od sołtysa wiadomość? No ja dostałem. O kurde, prądu nie będzie w wiosce chyba. Ale... Aha, to nie... To tylko sub pierdyknął, ta? No ja wiem, no takiego SMS-a dostałem. O widzisz, no to ciulowo. Ale ja mam inną linię, to mi się nic nie stanie. Będę miał jak... Będę miał jak odcinek wrzucić przynajmniej. Ale dobra, mniejsza o to. Jak widzicie, mamy godzinę 9:59, można powiedzieć, że już to 10:00. Także my sobie ruszyliśmy już w polu. Jesteśmy sąsiady. Co tam działacie w ogóle, bo się... Na każdym odcinku się was pytam, a dzisiaj was się nie zapytałem. Co tam porabił? Porabił pole pod pszenicę. O, widzisz, a Kacper? Łobornik. Akcja łobornik, no widzisz, kurde, sąsiady tam szaleją. My też zaczynamy szaleć. Ponieważ siano kiszonka, zbiór traw i akcja kukurydza to jest jedno z bardziej takich, jakby to powiedzieć, prac, które są robione w właśnie gospodarstwie mlecznym. I to są bardzo fajne prace. Ja uwielbiam robić to właśnie. No ale na razie jeszcze nie mamy takich ilości, jakie będą za niedługo, bo są zamiary na właśnie, żeby było więcej pól i więcej tej trawy na pewno też będzie. Także tych sianokosów będzie dużo więcej niż teraz w tej chwili jest. Prawdopodobnie zrobimy sobie w dzisiejszym odcinku takie coś, że ja skoszę to pole i potem zobaczymy się dopiero na zbieraniu tej trawy, ponieważ no powiem tak, że długo by dużo odcinka by mi zajęło zgrabianie tego. A wy już zgrabianie widzieliście, koszenie też, ale no przez cały odcinek nie będę przecież zbierał trawy oczywiście, nie? Mamy sobie już ile minut odcinka? No 8, no to tam powiedzmy, że skosimy to pole i będzie w miarę, nie? Jak widzicie, po lewej stronie ta sieczkarnia cały czas stoi, nie wiem, chłopaki chyba jej nie zabierali nawet. Bo tu była u tego mechanika, bo tu jest mechanik ogólnie po lewej stronie, tam jak widzicie. Nawet mój dość u tego mechanika był. Także sieczkarnia pewnie była tutaj, bo stoi tu od tamtego sezonu, można powiedzieć, nie? Chłopaki? No stoi ta pani. No i sobie stoi. No i pewnie nawet bez problemu nam chłopaki ją pożyczą, bo jest u nas we wsi, no to blisko podjechać i noc jak mykwu i kluczyki no nam dadzą i bez problemu, nie? Co tam? A każde miasto nie ma do wypożyczenia swojej sieczkami i ogółem, że oni tak rozdawali, jakby? Nie rozumiecie w ogóle. Może mnie nie rozumiesz. Ty weź sobie podgłoś mikrofon albo coś, bo normalnie ci słabo trzeba. Chodzi mi o to, że o, oni... Tak, oni jakbyś nie... tak gadał, to by było dobrze, a dobra. Dobra. Tak, no, opie kurde, no zrozumiecie nie, to... Zrób tak, żeby cię widzowie słyszeli, a nie. Oto. Czy oni przypadkiem mnie go zdawali na górne miasto, ten, żeby później wypożyczać? Nie. Oni to mają ogólnie na firmie te, nie? A, bo to jest firma usługowa ogólnie, ale...
Będziemy musieli jeszcze jeden przejazd w jedną stronę zrobić. Tutaj trzeba poprzeczniaka tam dokończyłem, bo tam jeden mijak jest taki. Instintego. Tego. I o, tutaj właśnie tego mijoka. Kurczę, ja cylną w niego w ogóle. No jechaj do tyłu, ja myślę czego nie jedzie, a ja nie. Na ten nie przerzuciłem sobie nawet. Dobra, to już można szybciej pojechać. Jak ja bym chciał, żeby cery na skupach były, no. No, cery są teraz. No, cen teraz nie ma, bo jest wrzesień. Więc no. Byłem sobie ostatnio sprawdzać kukurydzę. Jak widzicie, tu sąsiada Kasprę też już ładna dosyć jest. Byłem sobie właśnie sprawdzać kukurydzę, bo za niedługo trzeba. O Jezu, opuściłem sobie nie tą kosiarkę. Bo za niedługo tę kukurydzę trzeba będzie już szkodzić na pisionkę oczywiście. Ponieważ już faza mleczna była w ostatnim odcinku u Ząbka. No a to teraz... To na fazie, na gazie. Żebyś ty czasem nie był wtedy. No, faza mleczna już mi się wydaje, że jeszcze jest. Ale... Co jest? Popie, nie wiesz jak to się mówi. No ja wiem, to się jak tak się nazywa. Mówi faza mleczna, a wiechę puściła. Dobra, to nie mogę go słuchać, nie. Dobra, widzowie. My sobie wracamy z pola. Ja sobie pojadę jeszcze skosić ten kawałek właśnie tutaj. I my się widzimy na zbieraniu, także do za chwilę. O, to dobra, widzowie, my wracamy. Lecimy sobie teraz już z naszą samozbierającą. Jak myślicie, zaraz wam stanę na polu, to sobie ocenicie ten zestaw, jak on wygląda. Zobaczycie, co to... Jak, no jak wygląda, no bo co no. Czerwony zestaw, fajny potinger z masejkiem, fajnie się komponuje. Pojedziemy sobie na ten większy kawałek teraz. Mi się wydaje, że... Nie będzie to odcinek jakiś za długi. I nie będzie też za krótki. Ponieważ no zobaczymy jak tam to będzie tutaj właśnie trawa, jak tam to ładowanie będzie szło. Właśnie tej oto trawy tutaj. Mówisz, że zestaw jest fajny. Ty tak powiedziałeś, czy nie? No nie, no ty tak mówisz. No, mi się zestaw podoba, nie? Zaraz przyjdę, zobaczę sąsiad. To ja chcę zobaczyć to teraz, nie? Dobra, czekaj. Dojadę do końca pola. Bo ja sieję teraz. Muszę sobie ino obniżyć ją trochę. Na której łące jesteś? Na tej większej. Tak. Trochę wolniej będziemy sobie jeździć. Ale zestaw. No, powinna być do niego większa ta przyczepa, ale... Ale w przyszłości coś większego się pojawi pewnie. No ładnie. Aż ci zazdroszczę na tego Maseja. No Masej zrobił robotę, my sobie lecimy właśnie. Jak widzicie mamy już 27%. Kacper, a ty co robisz na swoim gospodarstwie? Kacper to teraz. Kacper to teraz ma przyjechać do mnie. Na ten czas jak na ubijanie, bo on będzie sobie ubijał albo dobra. No dobra, będziemy jechać te 8 na godzinę, a mi się włączyło. Ponieważ... Chcę tak w miarę realnie jechać. Albo te 12. No, to ja bym chciał. Ze dwie albo trzy przyczepy tutaj zwieziemy, ale... Z wszystkich pól raczej. No zobaczymy. Jak to z tymi przyczepami będzie, bo mamy 50%. A dojechaliśmy, no można powiedzieć, pół pola. No, fajnie by było, jakby było trochę tych przyczep, bo przynajmniej byłoby co robić, nie? Zgrabiłem sobie to bezproblemowo. Szybko poszło, można powiedzieć. Co gadasz? Jadę do ciebie na gospo. Ale czym? Do ciebie jadę. O to jedź, ale tam stań tak, żeby... Stanę jakoś, żeby na środku podwórka. No, nie. No, stanę na środku. No, a spróbuj.
No cię wygonię z tego podwórka wtedy. Na dachu stanę. O, już lepiej. No, tam Kasper ma przyjechać, bo będzie sobie u nas ubijał, będzie nam pomagał właśnie w zbiorze traw. Ponieważ ja nie nadążę tam ubijać. Pod koniec może ubiję coś. A teraz, no to jak widzicie, o, sobie siedzimy w Masaju, lecimy sobie, zbieramy trawę. Sąsiad. No. To mam nadzieję, że później za jakąś pożyczenie, za jakieś pożyczenie maszyny odegramy się, tak? No to tak, tak. Przecież pożyczałem ci tam talerzówkę, kukurydzy mi pomożesz, ja tobie pomogę. Dziewnik ci też pożyczałem, no to wszystko wiesz. W sumie to i tak ten pomożesz mi w kukurydzy, to i tak będzie dobrze. No. Nie masz to my co roku sobie pomagamy, więc. Tak jest. Nie wiem, gdzie by dobra, to pierwszą przyczepę mamy, więc lecimy na gospodarstwo. Przejechaliśmy, no, niecałe okrążenie. No, niedużo brakło do końca. No dobra, w zasadzie połowa pola do końca, więc. No. Sypie nie najgorzej ta trawa do tej samozbierającej, więc parę przyczep na pewno zwieziemy. Więc łoporowo, no masem powiem wam, że dyna VT i idzie normalnie jak trzeba. Powiem wam, że te 210 koni robi robotę, bo dość miał ciężko, żeby się rozpędzić i no w ogóle miał ciężko z tą właśnie potingerką. A Masej idzie i nie czuje, nie? Więc... bardzo się z tego cieszę, nie? Chociaż Masej pociągnąłby dużo większą przyczepę. No ale innej nie mamy, no. Ta jest i tak moim zdaniem aktualnie wystarczająca, bez problemu, więc... zwolnimy sobie. Jak się wygląda ten potingerstwem. No. Nawet ładnie koguty sobie tutaj na gospodarstwie wyłączymy, bo po co mają mi migotać? Prawdopodobnie w tym sezonie będziemy sobie robić więcej tej właśnie trawy na kiszonkę. Ciekawy jestem, jak tutaj z tym wyrabianiem się będzie. Tam bez problemu. Jak ja tutaj jeździłem, bo to jest właśnie pierwszy przejazd. Ile tu na godzinę? Czy 5, czy ile? Ile zabrałeś pokosów? Jeden cały, no i pół. A, i półtora. Półtora pokosu, no można tak powiedzieć. Literowo. Ile ci tam wchodzi na nią? 32 tysiące. A, ładnie. No nie jest najgorzej. Też bym musiał się rozglądnąć za jakąś samą zbierajką, bo w ogóle ja nie mam. No ty nie możesz, ale chcesz zrobić... chcesz właśnie iść w takie... te? Jeszcze raz wjeżdżasz tu? Tak, ale to w późniejszym czasie mi się wydaje. No, no. Możesz już wjeżdżać, ubijać, no. A jeszcze raz wjeżdżasz, czy jak? Nie, ja już wysypałem całą. Przepuśćmy jej, no. No, wysypało się bardzo dobrze. Więc co, no lecimy. Jak to tutaj wygląda? Jedynie co mi przeszkadza tutaj w tym Maseju, to ten monitor po prawej stronie, który mi zasłania, kurczę, cały widok po prawej. I no zbytnio, za dużo nie widzę, no. Jakbym siedział trochę wyżej, to by było lepiej, no nie, ale... nie wiem, jak się zmienia kamerę, bo chciałbym na przykład trochę podwyższyć się, bo lepiej by to wyglądało z mojej perspektywy, ale nie wiem, jak to się robi, proszę państwa. Siedzę? No. Ile minut odcinka masz? Mam odcinka... 10 plus 7, no można powiedzieć, że 18 będzie. Aha. Albo koło 19 aktualnie, bo... tak jest. Oczywiście, tak to wygląda. O czym ja tu miałem jeszcze wam powiedzieć, bo zapomniałem normalnie, powiem. Szczerze. Sąsiad, no ja nie wiem, co ty chciałeś powiedzieć, nie? No ja też nie wiem. A może ty coś, sąsiad, powiesz? Ja co mam powiedzieć? Siewnik utrzymuje normę wysiewu
Jestem z niego zadowolony. No, no więc polecam firmę Alpego. Brawuje się, jak w nich mówisz. No to a dobrze. Jak trzyma normę. Zasiane już mam dosyć sporo. Niedługo będę kończył sobie siewy tej pszenicy ogólnie. I więcej siewów jak na teraz już nie mam. No widzisz. To ja mam do zasiania pszenicę, jeszcze muszę uprawić pierwsze pod tą pszenicę właśnie. I potem dopiero będę siał. Bo mam do zasiania około 4 kawałków pszenicy, jak dobrze kojarzę. Jęczmienia w tym sezonie nie będzie. Jeśli chodzi o następny sezon, to go nie będzie. Ponieważ pola, które były przeznaczone na jęczmień, przeznaczyłem na trawę. Ponieważ chcę sobie więcej trawy w tym sezonie następnym zasiać. Aby tej trawy było więcej, ponieważ nie będę musiał wtedy tyle pokosów, mi się wydaje, robić, bo tak to robię 2, a będę robił 1. Chyba że będzie mi brakowało ksionki, to pewnie zrobię 2, no, ale to się jeszcze okaże. Na razie mam za mało tej trawy, bo przydałoby się jeszcze więcej balotów siana, bo mamy ich trochę, około 30 będzie. Ale to nadal jest zbyt mało. Tak mi się wydaje, ponieważ w tamtym sezonie było jakoś to Kacper. Inaczej. Ile masz mleka? Nie wiem, chyba 3000. A, jest, a, no bo jest zapotrzebowanie ten. Jest. Zapotrzebowanie na mleko jest. No 2300. Ja mam 9000 litrów, to sobie wywiozę akurat. Ja nie będę sprzedał, mam 2500 chyba. No ja też niby nie... Ja tak nie sprzedaję po takich małych ilościach, bo sprzedaję po... Zazwyczaj po 25 tysięcy litrów. Ile ty masz tych krów? Ja? 120? Ja 120, no. To ja będę miał może w przyszłości więcej od ciebie, sąsiad. No, wątpię w to, bo... Jak ja teraz już nie mam miejsca w tej oborze, to trzeba będzie coś postawić, nie? Kiedyś. Ja wam tak powiem, chłopaki, u mnie. U mnie jakoś za 2 dni, czyli jakoś jak będzie październik albo na wrześniu, w 3 dniu, to może będzie więcej krygów u mnie. No bo ty na ile masz sztuk? Na 104, ale mam rozmrażanie na 90%. No, no to zaraz się rozmnożą, będziesz miał full. Pum! Mene. Jeszcze idę zobaczyć do siebie, ile sztuk teraz mam, bo no i lecimy sobie z następną przyczepą. Już około, tak jak myślałem, 3 przyczepy sobie wywiozę z tego pola, bo jeszcze jedna przyczepa tam będzie. No i 4 tutaj będzie, więc 4 przyczepy czy 5. To jak z tych kawałków, to nie jest tak źle, powiem wam. W tamtym sezonie chyba jeszcze mniej było. Ale... Sąsiady sobie. Ty masz nową sąsiad... tą łąkę, nie? Ja tam jedną. Obydwie mam nowe, tak jakby. A. Nowo zasiane, ale jedną mam nową całkowicie. Całkowicie nowe pole, nie? No bo tam nie miałeś łąki, tam miałeś. Tam nie miałem nic. Tam, bo... Ja to kupiłem pole dopiero niedawno. A ty kupiłeś to pole? No bo ja sprzedałem tamte kawałki, co miałem, dobra, wiesz. Dobra. No. A to sprzedałem. O kurde, zakręt już tutaj. Wjazd na gospę. No i sprzedałem tamte kawałki, no i kupiłem to, nie? Rozumiem, ale to jest tak samo wychodziło właśnie po... Cenowo, tyle samo hektarów, nie? O, coś ja zaparkował tam z tyłu Newfoundlanda, matko boska. Przyjechał Newfoundlandem. Jakim przyjechał? No dużym. A nie szkoda ci paliła, Zumsio? No właśnie, ja się zastanawiałem, co... No robi. PKS-em trzeba było przyjechać. Jak to tutaj wygląda? Wysypało nam się, dobra. Trzeba było przyjechać? PKS-em. 4 na godzinę wystarczy. Przystanek nie... pod krukiem może. O, się mówię ci. Jaja jak berety, no mówię normalnie, no to. Jaja jak berety. To się powodzi chyba. Tak o. Da, o. Ho, ho, ho. Głos jak u lektora, serio. O. Zawijamy. Zaprezentuj głos jak u lektora. Może widzowie będą chcieli, żebyś był lektorem. Witam bardzo serdecznie.
Odklejka, poziom ekspert. No, jednofanny moment już jest. Dokładnie tak. No. I to tak wygląda. Mamy tam już trochę tysięcy litrów. O Jezu! Co jest to? Biegi się zakleszczyły. Lagi? Poluju. Ej, biegu zwiedzicie mogę. Tak ja? Sam ciągnik mi jedzie. Ej, stój! Ale ma laga, sąsiad. Już jest git. Ja nie wiem, co się stało, nie? Ale... Aha. A, GPS buga został chyba wcześniej. No. A to dlatego ja myślę, co to się dzieje, nie? Ja nie mogę. Powiem wam, dzisiaj w odcinku tak, kurczę, słabo jestem rozgadany, jak w ostatnim odcinku z gospodarzy. To byłem rozgadany porządnie, ale dzisiaj jest taki dzień, że nagrywamy to w środę. Taki I taki dzień, późno, jaki u mnie... Jak, no, jak trochę późno. Nagrywanie. No. Rzadko powiem, co nagrywamy o tej godzinie. O tej godzinie mamy godzinę już za 15... 20. 20, no. Więc no. Prawy górny róg widzowie, no chyba, że nie masz tego włączonego. Nie, nie, nie wiem. A, nie masz włączonego. Także my to nie nagrywamy zbytnio o takiej porze, której zawsze nagrywamy, bo zawsze nagrywamy trochę później, trochę wcześniej, tak około czwartej, piątej, więc no. No różnie, raz w południe też nagrywamy, nie? 12, 11, ale pod wieczór to zazwyczaj to już zagromy w coś luźnego i tyle, no, bo no. Coś ogarniamy na seriach, a nie ale, no, tak, tak. Ale jako tako to jest, kiwa jako tako, jak na komin na sato. No jest zestawik fajny, jak widzicie. Ja poprzeczniak robię i mam zasiane pole. No widzisz, no to ładnie, ładnie. Ja jestem zadowolony. Tak, o. Tak, o. A zwolnimy sobie trochę może jednak. Po co my mamy tak dłuć? No na co? Tam się to zbytnio nie wpisze. Gazu, opór. Sumia tam ubija, bo jakbym ja miał ubijać sam, to bym się śpieszył, bo to żeby to w miarę szybko, ale tak to tam pani. Jak słyszałeś o nowym radiu tutaj? Nie. Radio Nizina. Ja nie słucham radia, jakby co, nie? Radio Nizina. W Masaju mam radyjko, ale nie słucham. Najlepsze, znaczy czasem słucham. Bo w dzisiejszym programie. Dzisiaj lecimy sobie właśnie z odcinkiem, także nie słucham radia, ale zazwyczaj jak coś robię, to słucham sobie. Oczywiście jest włączone i dudni potężnie. A subwoofera nie ma. Nie ma. Jak pewnej marce ciągniku. No, ale subwoofer mógłbym zamontować tutaj. A, na pewno. A na cholerę. Kabina się rozklekocze, jak namontujesz. Prędzej tobie, kurna, w tym fendzie. Tak, ja w fendzie ja nie mówię, że będę subwoofer miał. Ale w ZTS-ie miałeś. Tym czas sprzedał ZTS-a właśnie, chciałem wam powiedzieć, widzowie. A subwoofer w tym ci do czwórki wstawiłem. O, widzisz. I co tam jeszcze zmieniłeś u siebie na gospie? U mnie? Oprócz ZTS-a? A postawił silos! Tu musiał. Tak, naprawiłem fenta. O. Olej wymieniłem. Ty, ale wiesz, że ty tego fynda naprawiałeś już któryś raz w tym sezonie? Nie! W pierwszym sezonie, nie. To jest pierwszy no sezon raz z tego. Naprawiam. Tego no. Fenda to jest ale pierwszy to... sezon. No ale pracuje, tak? W polu. A jak? No, 33,4 motogodziny ma. Panie. To ładnie, ja ładnie. Ja już 14... Nie no, ile 13 motogodzin nim zrobiłem? Ja już Masajem, w Masaju mam za chwilę 9. No widzisz. Dobra, gdzie ta pod tą górkę? Pani, świata za pole i koguty, żeby nie widzieli. Za bardzo tyłu. Gdzie ty jesteś? No, ten jak krzaka, kur... Nie, w krzaka, z kukurydzy, kurna, nagrywa chyba. Zdjęcia robi. Ja... Zaga do sołtysa pójdzie. Ty, żeby za chwilę do sołtysa nie poszedł. Panie! Ale sołtys pisał SMS-a przecież, że prądu nie ma. Ale u niego jest. On ma nie... agregat prądotwórczy. Na agregat prądotwórczy. Ja też muszę mieć, nie? Ja też mam agregat, bo jak ja to krowy wydoję, nie? No ja też mam agregat, panie.
sumie no. A ty kupowałeś osobno, czy nie, agregat, czy miałeś? Co ty gadasz? Będę tupać u mnie. Nie, taki podpinany podciągnik. No, tylko ropę trzeba. No, do ciągnika. Ale to tak. Nie, no mam nadzieję, że się kurde wyrobią bez problemu z tym prądem, bo tam... To już wiadomo, dlaczego ZTS u ciebie stał. Zbyszek jak wejdzie tam na ten, to... Na supa. I ZTS, urodziło ci. Sąsiad, ty tam ubiłeś już? No. Ale tak na 100%? Na 80. A, na 80 to ty się możesz puknąć w łeb. O, puk, kto tam? Hipopotam. No, a ma być na 100% ubite bardzo ładnie. Puk, kto tam? No to dobrze ubijesz zakaz, bo i tak przyjechałeś ostatnio chyba. Nie, jeszcze jedna jak będzie albo dwie. Jak jeszcze z dwie przywiezie. Co ty? Co ty wiecie? Myślisz? Sąsia. Normalny jesteś? Sąsia, przestań. Takie głupoty gada. Kurde, mam nadzieję, że są ludziki i nikt nie wycygnie z krzyżówki i nie zobaczy. A nie, stąpią na gospie, więc ja tam nie idę. Ja sypaju. O kur... Chyba 100% nawożenia sąsiady, wam powiem. No widzisz. Też nie ma. Sąsiad ostatnio w swoim odcinku miał... Jak mogliście, jak oglądaliście oczywiście u niego odcinek, na który bardzo serdecznie zapraszam. Obornik? Nie. Akcja obornik była u niego, ale nie byle czym, bo testował sobie Rolanda. Rozrzutnik, który no potężnym rozrzutnikiem jest moim zdaniem. No, bardzo fajny rozrzutnik. Tam bym się pokusił, ale sąsiad ma na niego chętkę z tego co słyszałem. Ale zabrali, bo przywieźli na jeden dzień. Jak jechali z powrotem, to wzięli go. O, widzisz. To ale... Ale przynajmniej sobie rozrzuciłem dwa te, chyba... Kurde, no. A żeś przynajmniej potestował, no. Bo się nie, to fajny rozrzutnik, mi się tam się bardzo podoba i jakoś cenowo drogi nie jest, tam około 30 tysięcy, więc... No. Ale to ładnie. Ja tam słyszałem u ciebie na odcinku właśnie, że gadał tam 30 tysięcy, no to jak to taki byczy rozrzutnik, no to ładna cena. No nie wiem, czy się nie skuszę na niego, nie? Fajnie jest. No. 12 metrów rozrzutu, jak tam mówiłeś, no to... To bajka, sprzyn. Powiem ci, że zestaw razem z Fendem to fajnie wygląda, nie? No tak. 87% od permetacji kiszonki, no. O, widzisz. Ja też poczekam, zobaczymy, ile mi się to będzie fermentować w ogóle. Wrypię się, ale muszę jak na pole. Nie, mi się nie podoba. Dobra, ustawiony sobie. Opuszczamy i lecimy. Tak, ale te zdjęcia jak mi sąsiada. Się kameruje, sąsiada. No, zobaczymy, czy przyczepę nam się uda z tego pola zebrać. Zobaczymy, bo... A ja... Chciałem to zabrać. Ja zrobiłem chyba, co na tym polu mogę. No, widzisz. To jak ty to robisz? Na którym polu? A nie, zrobiłem, dobra. Aha. Ja tak samo rozpiskę już mam przyszykowaną, wszystko jest kurczę zrobione tak jak powinno być, więc na wiosnę postaram się, żeby doszło te parę dzierżaw i też będą jakieś poletka, pewnie owiec sobie na nich zasiejemy albo coś innego, w co wątpię, bo nowych upraw nie mam zamiaru siać z tego powodu, że nie mamy kombajnu, albo kukurydy więcej zasieję na ziarno. No. Kurde, tak patrzę, że ja w sumie 4 pola będę miał pszenicy, tylko że 2 pola będę siał na wiosnę. Aha. Tam siat masz 100% ubicia. No dobrze. I mamy 20, 22 plus 10, no to 32 minuty odcinka. Także bardzo ładnie mi się wydaje. Że skończymy to pole, pojedziemy sobie poubijać trochę i będziecie mieli, mi się wydaje, fajny odcineczek, bo z tego co widziałem i tak cały czas widzę, to wyświetlenia oraz łapki spadły. O komentarzach już nie mówię, bo komentarzy było mało już wcześniej nawet, ale łapki i wyświetlenia spadły, no.
Powiem wam, były że komentarze. u mnie komentarzy za wiele nie było, tam nie było od początku za wiele i tam czasem pod którymś odcinkiem się pojawiło te 2-3 albo i więcej czasem, ale to tak rzadkość straszna. A jeśli chodzi o wyświetlenia i oglądalność ogólnie, jeśli chodzi o łapki, to coś się porobiło, YouTube nie wysyła prawdopodobnie właśnie tam, żeby nie zarąbać w tą właśnie tą... Jak pędamy je? Osum się... O, on... Ja nie mogę z niego, no. On paliwo... Paliwa ma chyba w cholerę, nie? Bogactwo, nie? Przyjechał na pole i będzie oglądał. Kameruje się. Ale Deutsch, tym przyjechał. New Hollandem swoim. No. On ma paliwa chyba, oho, ja tam chyba podjadę sobie Maseja, zatankuję sobie. Ja też pojadę. Ja się powiem, miałam umowę bo tam, to chyba ja... jest ten. Ej, Patryk, ja mam umowę z Patrykiem, jak chcę. Stacio! Ty, ja też mam, bo do mnie przywożą. Co? Bo ja nie mam zbiornika, tylko ja... Co wam przywożą, sąsiadzie? Ja też chcę. No to znaczy, ja do mnie przyjeżdża paliwo, nie? Bo ja mam podpisaną umowę, że przyjeżdża, no i mi wychodzi taniej, powiem ci, niż na stacji. Stacja odlej, czy co? Nie wiem. No, jak tak. Widzicie, udało nam się zebrać to całe pole na jedną przyczepę. Dopiero jedno pole, że zebrał? Nie, obydwa. A, już drugie. Wow. Podwyższymy i lecymy sobie z koksem. To ile tam masz ty trawy? No za chwilę zobaczymy, bo teraz jadę się wysypać. Ostatnia przyczepa. No siano kiszonka, zbiór traw to niezbyt tak i dużo, że tego jest, ponieważ no nie mamy jednej trawy, bo... No kurczę, przepuścimy tego dzioda. No jedź, a nie się zatrzymujesz. Przypuszcza cię, sąsiad. Ale nie, auta jadą. Ja wiem. Dobra, jademy następnym kursem. Mam szczap i zobaczyć, jaki konwój jedzie. Konwój. Temu konwój w głowie. No. A tam jest robota, to konwój. Matko boska, nie zjeżdżę go. To ty tam, sąsiad, ja ci dziękuję bardzo, nie? Bo tam już poubijałeś, co miałeś poubijać. A ja lecę sobie już to dokończę, nie? No, ale jeszcze podjadę na gospę tam. To możesz podjechać, jak chcesz, nie? Także no, my już jesteśmy na gospie, można powiedzieć, już dojeżdżamy. Koguty wyłączymy, bo po co mają nam tu migać. Chcielibyśmy za niedługo zrobić jakąś akcję w nocy i zobaczymy, jak to z kukurydą też wyjdzie, bo... Może kukurydza, o! Może kukurydę dobra. Zrobimy w nocy właśnie. Na ziarno. Na kiszonkę. Nie, na ziarno by była lepsza w nocy. Żeby odwóz zrobić, mi chodzi. No też fajne, ale na ziarno też by było fajne, bo teraz mam taką... Więc reala mi się takie przypomniało. Ile się ustawimy tak lepiej. W miarę tutaj blisko tej właśnie ścianki, bo chcę do tej ściany dosypać trochę. Kurde, się nie mogę doczekać, że nie kukurydzy, no. I ty. Jeszcze trochę. To pole będę bombuł na kiszunkę po chałupy. No. A tam te drugie będzie na ziarno, no. Co mi się. A będzie akcja. Kurde! Ała, bo dzierżawę wziął. Dobra, nic nie było. Mała traksa, ponieważ łopciażnik został mi w środku. Sysło mi normalnie, ciągnik. A są przed łupin tu, mo. Powiem wam tak, zakapiłem się. Dlatego mi się wydaje, że jazda tym ciągnikiem właśnie z obciążnikiem i samozbierającą może być taka trochę trudna. Dlatego będę jeździł sobie chyba bez obciążnika, ale to zobaczymy. Ponieważ obciążnik na pryzmę jak się wiesza to dużo daje, nie? Obciążnik tam został. Dobra. Ubijamy sobie. Ponieważ mamy jeszcze do ubicia trochę. Tam sąsiad trochę poubijał, ale teraz czas na nas. Więc kaliber.
A żeś teraz pierdzielną. Mogę wrócić tę siódemą. Nie potrzeba. Tylko zwalić. Pryzma się rozkrychoczy. Tą pryzmę tego rozkrychoczy. Potem będę musiał jeszcze tu dookoła pozbierać trochę, bo tu cię mógł pozbierać, ale on nie umie myśleć zbytnio i... A czy on kiedyś myślał? A po co? A dlaczego? Drzwi otwierają od stodoły, nie? No. Ja akurat laga miałem. No. Wydupcyło drzwi. Było takie... Chłopie, moment, drzwi otworzone. I ja mam tutaj to zboże do kur, nie? Ja nie wiem, czy tego nie sprzedam, bo to jest taka hałda. Nie wiem, czy stąd. No, no. A do tych kur to ja nic. Ile my tu mamy w ogóle? O, 118 ton tego przywieźliśmy. Wow. No to mniej niż w tamtym sezonie mi się wydaje, albo i tyle samo. A może i więcej? A nie wiem. Nie wiem ile, ale... Co tam wykręcasz te śruby? Zostaw! Ale tego dopiero się dowiem w przyszłym... znaczy, po odcinku się dowiem, ile właśnie tego wyszło. Czy przebiję tamten sezon, czy nie? Bo mi się wydaje, że nie, ponieważ... Nie zrobiłem jakoś nie wiadomo ile tego. Ale tyle, ile mi trzeba, to wystarczy na, na ten czas, kiedy... do kukurydzy jeszcze, bo... Chociaż mi się wydaje, że do czasu koszenia kukurydzy to mi się nawet nie sfermentuje jeszcze, także... Wita jak to je. No. Ile mamy minut? 20... 30 minut mamy. Czyli wychodzi odcinek 40... Około 45 minut. Co? Bo mamy teraz 30, a tam było ponad 10. Także... Co? No ja sobie tutaj stanę. To 41 chyba, 42. I co? No ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Kończymy sobie tak samiuśko, jak kończyliśmy w tamtym sezonie, tylko że zmienił się oczywiście nasz ciągniczek. Bo kończę właśnie w tym samym miejscu, co stał Deutsch w tamtym sezonie i właśnie ta przyczepa. A także teraz stoi Masej. Teraz stoi Masej. Myślę, że spodoba wam się ten odcinek. Ja zapraszam bardzo serdecznie do mojego sąsiada Ząbka na kolejne odcinki właśnie z tej tak oto jest. Pięknej serii. Jak i zapraszam. Serii Gospodarze. A ja wam chyba ja. Życzę zdrowego, miłego dnia. I do następnego. Na razie. Cześć.